Siemanko, cześć wszystkim! Dziś na naszej hamowni taki rarytasik, że tak powiem, bo jest to Nissan S15 w przepięknej wersji zbudowanej tutaj przez Supra Workshop. Oni tutaj zrobili całą robotę, żeby designersko to wszystko z zewnątrz pięknie grało ze sobą, pasowało, żeby to ładnie wyglądało. Oni tutaj polakierowali to auto, zrobili tutaj zawieszenie, felgi. No nie będę wnikał co, bo dokładnie sam nie wiem, bo nie jest to mój temat, bo ja jestem tutaj od silników, od generowania mocy, ale pokażemy to auto, jak to wygląda, bo naprawdę jest to cukiereczek. Powiem Wam, że S15 sporo widziałem, ale no w białym kolorze chyba najlepiej to wszystko wygląda. A tutaj jeszcze mamy takie piękne połączenie. Więc mamy ładne kółko. Jakiś większy hamulec wsadzony. Fajny spasik. Lakierek normalnie igła, nóweczka. Wszystko tutaj pięknie wygląda. Tył też. Super loteczka z karbonu. Nie będę dotykał, żeby śladów nie zostawić, ale fajnie to wygląda. Fajny design, fajny pomysł. Oczywiście tutaj pozdrowienia dla Marcina z Supra Workshop. Kawał wdechu. Wygląda naprawdę nieziemsko to auto. I co my tutaj będziemy robić przy tym aucie dziś? Bo na pewno z zewnątrz nie musimy już go poprawiać, bo jak widać jest naprawdę piękne. Pokażę może jak to pod maską wygląda. Bo wcale pod maską nie wygląda gorzej jak z zewnątrz. I jak ja maskę pierwszy raz otworzyłem, no to zrobiłem małe wow. I zapewne Wy też zrobicie teraz wow. Tak jest. Marcin tutaj z chłopakami zrobili też kawał dobrej roboty pod maską. Wszystko tutaj wyczyszczone, odmalowane. Ładna kolorystyka. Biały, czarny, złoty. Trzy kolory idealnie tutaj pasują do całej reszty. Tak to wygląda. Co to za silnik? SR20DET. Jest to silnik... W S15 też wychodził, ale to jest akurat zrobiony swap z S14 i z tego co wiem to robione jeszcze w Japonii, więc wygląda tak dosyć OM-owo, bym powiedział, ale mamy tutaj pewne modyfikacje. Jest tutaj turbo, jakiś GTX 2871, jak dobrze pamiętam. Kolektor wydechowy, nie wiem, jakiś odlew, ale widzę termoizolacja jest zrobiona, więc fajnie, nie będzie tutaj temperatury generować. Orurowanie troszkę tutaj zmodyfikowane, tutaj widzę jakaś nierdzeweczka. Dolocik oryginalny, tutaj też widzę jest custom, gruby dolocik, więc jest tutaj parę modyfikacji. No i co, intercooler mamy jakiś ogromny. Powiedział, że ma 600, nie wiem, kurde, na 300. Bardzo ogromny, normalnie na 500 koni, albo może i 600. Więc tutaj na pewno powietrza grzać nam nie będzie w tej specyfikacji. No dobra, ale co my tu będziemy robić? Bo nie przyjechaliśmy tutaj na hamownię tylko na pomiar mocy, bo tak naprawdę... Nie będziemy mierzyć tutaj tego zestawu, bo mamy tutaj zmienioną turbosprężarkę, więc nie wiadomo, czy AFR i zapłon i doładowanie z oryginalnego sterownika będzie ok dla tego silnika, a nie chcemy go zdetonować, bo ma to jeździć, więc będziemy tutaj robić przejście na EcuMaster EMU. Będziemy korzystać z takiej gotowej przejściówki od EcuMastera. Zobaczymy, czy to będzie takie prawdziwe plug and play, bo z mojego doświadczenia wiem, że zawsze są cyrki. Tutaj właściciel no bardzo chciał, żeby zostawić tą oryginalną wiązkę w spokoju, nie przerabiać jej, nie modyfikować, żeby w razie czego można było te auto, ten silnik przywrócić 100% do oryginału, czyli wrzucamy oryginalne turbo, podłączamy oryginalny sterownik, no i mamy seryjnego, sprawnego, działającego SR-a. Mocy trzeba troszkę dorzucić, turbo jest inne, silnik, zrobiłem sporo tych SR-ków, sporo też wypanewkowało, tak jest. Ale no co, 350 koni powinno tutaj wyjść z tego silnika, jeszcze z tą turbosprężarką. Zobaczymy jak reszta tutaj, bo wydech pewnie, nie wiem, nie wchodziłem pod spód, pod auto, ale jak tutaj zrobione orurowanie i tak dalej, no to spodziewam się, że tam jest jakieś co najmniej 2,5 albo 3 cale pod spodem. Więc no co, zestaw jest na generowanie mocy. Tutaj właściciel nie chciał przekraczać tak naprawdę, chciał zrobić takie 300, tam bez szaleństwa, żeby to było bezpieczne. No ale co, mój cel jest od 300 do 350, zobaczymy jak to będzie generować. A co najważniejsze, czy ta przejściówka magiczna plug and play będzie plug and play, bo ostatnio mamy jakiegoś ostrego niefarta do tych plug and play części, że jest cały czas rzeźba, nic nie działa. Może w tym przypadku będzie inaczej, podłączymy, odpalę, wszystko będzie działać i wystroimy. Nie wiem, sprawdźmy to. Więc biorę się do roboty, zaraz jeszcze pokażę Wam przejściówkę i gdzie jest oryginalny sterownik. I co, będziemy generować moc. Dobra, czas pokazać jak to wygląda w środku i co my tutaj będziemy w środku robić. Tu mamy oryginalny sterownik w każdym Nissanie S15. Tu jest złącze do tego oryginalnego sterownika. Są tutaj wszystkie sygnały i z silnika i tak naprawdę do połączenia z budą, czyli tak naprawdę wyjście na obrotomierz, prędkościomierz, jakieś tam inne po prostu pierdoły, sterowanie pompą paliwa, wentylatorami. No sporo, bo tutaj tak jak widzicie, no przewodów też jest sporo, więc ten sterowniczek ma co robić. Tutaj mamy naszego EcuMaster EMU Classic. Na tym będziemy stroić. Nie ma tutaj elektronicznej przepustnicy, więc niepotrzebny nam tutaj tak naprawdę black. Po kanie też tutaj nic nie mamy do obsługi, więc Classic w zupełności wystarczy do tego zestawu. No i co? I mamy tutaj nasz adapter plug and play od EcuMastera. Ja już go sobie tutaj wcześniej rozebrałem, bo on tak naprawdę tak dość ładnie wygląda. Ma tutaj taką ładną aluminiową obudowę. Ale rozebrałem go w celu, bo tutaj od tej strony mamy tutaj takie zworki, które musimy polutować, żeby skonfigurować ten adapterek pod dane auto. Dobra, zaraz mam tam wydrukowaną, to zaraz pokażę o co chodzi, ale chodzi o to, że tak naprawdę SR jest od Nissana S13, mamy go w Nissanie S13, S14 i S15. Te wszystkie trzy budy troszkę się różnią od siebie. I tak naprawdę osprzęt na silniku też i dlatego musimy tutaj skonfigurować, żeby odpowiednie tutaj wyjścia, wejścia w EcuMasterze odpowiadały odpowiednim przewodom tutaj w tej oryginalnej złączce, tak? Więc może podejdę, znajdę, pokażę. Znalazłem tutaj instrukcję, schemacik. No i tak jak mówiłem, tutaj mamy takie zworeczki i tutaj mamy konfigurację pod dane auto. W tym wypadku musimy skonfigurować pod Nissana S14, bo silnik mamy z S14, a nie z S15, więc będziemy robić tą konfigurację, bo to jest taka główna konfiguracja tak naprawdę od zaworu na przykład sterowania doładowaniem, od co tam jeszcze było, zaraz znajdę, albo nie, tutaj gdzieś mieliśmy, to nie zaraz, tylko już teraz. Tak, mamy tutaj opisóweczkę do tych zworek i mamy tak, sterowanie doładowaniem, podgrzewanie sondy lambda, tutaj jest sterowanie pompą paliwa dla S13 na przykład, tutaj mamy sterowanie doładowaniem dla S15, sterowanie VTC, sterowanie doładowaniem dla S15, tutaj mamy sterowania wentylatorami, no i co tu jeszcze mamy? Sygnały wałków i sygnały widzę wału, tak? Ale to jest ogólnie kas, bo tutaj jeden i drugi czujnik mamy tak naprawdę tutaj na głowicy. nie mamy tutaj żadnego czujnika na dole, tylko mamy tutaj dwa, więc podpinam przejścióweczkę i spróbujemy to uruchomić. Tak wygląda połączony EcuMaster przez przejściówkę do oryginalnej wiązki silnika. I teraz wgramy mapy startowe z ustawieniami, które są dedykowane przez EcuMastera do tego silnika, do tej przejściówki. I zobaczymy, czy nie będzie problemów, czy wszystko nam będzie działać, a może coś nie będzie działać. Spróbujemy to uruchomić, odpalić. Wiecie co? Zanim podłączyłem jeszcze tą magiczną przejścióweczkę, to tak posprawdzałem sobie po kabelkach wstępnie i wychodzi nam na to, że tutaj ta wtyczka i wiązka jest ze S15. Więc konfigurację tej zworki jednak musiałem zrobić pod S15 i zrobiłem już tutaj podłączenie, wstępną konfigurację. Sprawdzam sobie tutaj ustawienia, raczej poprawny odczyt z kasa. No i jak widać odczyt jest, a wykorzystałem konfigurację S15, czyli dokładnie tą. I co tutaj jeszcze ciekawego znalazłem? Czyli tak, zlutowałem z worki i tak jak widzicie 10, 12, 14 końcówka. 10, 12, 14, tak jest. Czyli to i tutaj mam odczyt z tego, 12, 14, odczyt tutaj to jest ten. Wszystko mi tutaj gra. Co my tu jeszcze znaleźliśmy? Na injektor 6 mamy sterowanie boostem. I to jest zworka numer 6, więc to akurat by się nam zgadzało. Ale największym problemem jest to, że nie startuje nam pompa paliwa. Na żadnym wyjściu nie mamy sterowania tą pompą paliwa, a miało być takie plug and play, że tylko podłączamy i już działa. A wszystkie wyjścia tutaj testowałem po kolei i z żadnego wyjścia nie mogę wysterować tej pompy paliwa. Więc no widzicie, jak taki adapter plug and play działa. Klient myślał, że będzie szybko i tanio, bo czas to pieniądz. Trzeba to po prostu tutaj podkreślać, bo będziemy pewnie tutaj teraz dłubać w kablach, szukać, co jest grane, czemu, gdzie jest błąd, czy tutaj w przejściówce od EcuMastera. No raczej tak, no bo na oryginalnym sterowniku silnik nam działał, wszystko chodziło elegancko. Sam tutaj wjechał na hamownię, chodził bez zarzutu ten silnik. A tutaj kręcimy, odpalić nie możemy. Jak widzieliście, odczyty z triggerów, z kasa, wszystko jest ok. Nie steruje nam pompą paliwa, więc muszę podrukować sobie schematy do tego wozu i szukać kabelek po kabelku, co jest grane, czemu to nie działa. Z tą bombą to troszkę jest taka, bym powiedział, mała zagadka, bo tutaj w rozpisce od EcuMastera mamy, że wyjście AUX 6 jest pompą paliwa i to jest pin 106 w tym złączu, tak? W tym złączu pin 106 jest pusty. Tutaj mam schemat od S15 i teoretycznie pin 106 powinniśmy mieć wyprowadzenie ze sterownika na sterowanie przekaźnikiem paliwa od pompy paliwa, tak? Ale mam tutaj też takie rozpiski. Mam tak, od S13, zobaczcie, 106 w S13 to był przekaźnik od klimatyzacji. W drugiej wersji S13 był pusty. W S14 106 była pusta. Tutaj mamy 106 w kłoki pusty. I mam tutaj jeszcze S15, SR20. 106 też jest pusty według tego schematu. Więc EcuMaster posłużył się chyba tym schematem, a te 5 pozostałych, no na tym pinie nigdy tutaj nie było pompy paliwa, więc musimy pogrzebać w wiązce i sprawdzić, który pin będzie od pompy paliwa. I jak widać, jak sobie tutaj przelecimy, idziemy, tutaj mamy pompę paliwa. Sam jej tutaj nie mogę znaleźć. Gdzie ona nam się tu ukryła? Jest, tutaj. Pin 104. Pompa paliwa. Tutaj, tak, S15. Tutaj też na 104 mamy. W tym schemacie tutaj mamy na jakimś innym pinie. Sprawdźmy, czy mamy tutaj pin 104, 101, 102, 103, 104. I to jest czarny z różowym i z tego co kojarzę, jak robiłem wiązkę do innej S15 kiedyś, to będzie nasza pompa paliwa, więc jak tutaj na krótko podam zaraz masę, sygnał masy, to teoretycznie pompa paliwa powinna nam się uruchomić i wtedy będziemy musieli zrobić tutaj jakieś połączenie na tych dwóch pinach między 104 a 106, żeby nam wszystko sterowało poprawnie, tak jakbym chciał. No i mamy pierwszy strzał trafiony, zatopiony. Mamy 101, 102, 103, 104 i jak pewnie będzie słychać, startuje nam elegancko pompa paliwa. Więc nie wiem, z czego wynika ten błąd w przejściówce do EcuMastera, ale zaraz ją jeszcze wyciągnę i obejrzę od dołu, bo może jakaś inna zworka odpowiada za te połączenie, a po prostu może nie jest opisana na tym dokumencie. Więc wolę to sprawdzić, bo na pewno nie jest to ostatni SR z taką przejściówką, którego będę robił, więc przyda mi się to na przyszłość. Z mojej analizy ścieżek na tej przelotce wynika, że złącze tutaj numer 3 idzie do pinu 104, a z worka numer 3 to jest pompa paliwa Nissan S13. Numer 3, tak? Zobaczcie, nawet S14, S15, nigdzie tutaj w konfiguracji nie ma, że trójeczkę musimy tutaj zlutować, dopiero w S13. No ale to według mnie nie jest to możliwe, nawet jeśli przyjmiemy, że to jest silnik po swapie, ale z tego co widzę, może sam silnik tylko był zmieniany, a wiązka dalej została z S15, bo reszta z worek pasuje mi pod S15, a tutaj mamy niespodziankę, że niby coś jest z S13. Chyba że mamy najbardziej egzotyczną tutaj wersję, jakąś, nie wiem, niespotykaną S15, która ma, nie wiem, troszkę inaczej to skonfigurowane. Choć, no jak widzieliście wcześniej na tym jednym schemacie, no tutaj jest ten pin 106, więc teoretycznie nie możemy się tutaj czepiać. Ale jeśli mamy to podłączone pod całkiem inne wyjście, bo tutaj według tego jest steper 2B, to czemu nie jest w standardzie zlutowany, jeśli on tylko odpowiada tak naprawdę za sterowanie pompą w S13, a z tego co tutaj widzę na tej płytce, to pin 106 jest poza zworkami bezpośrednio podłączony tutaj do tych złącz, czyli do EcuMastera pod jakieś inne wyjście, więc teoretycznie nie ma sensu ta zworka, ale może jakiś głębszy sens ma, o którym nie wiem, więc idę teraz zlutować tą trójeczkę i testujemy, czy pompa będzie działać z EcuMastera. No i zagadka rozwiązana. Mogę sobie sterować teraz z EcuMastera pompą paliwa, więc mamy teoretycznie wszystko, co nam potrzeba, by odpalić pierwszy raz na EcuMasterze ten silnik. Nie wiem, czy starczy nam tutaj prądu z akumulatora, bo troszkę na zapłonie postał, ale no spróbujmy go zakręcić, bo teoretycznie reszta mapy i wszystkie ustawienia są poprawnie skalibrowane, więc powinien odpalić. No i mamy sukces, także robota dobrze zrobiona. EcuMaster jedyne co, to źle opisał konfigurację po prostu pod te auto, więc jak przelutowałem odpowiednio te zworeczki, no to wszystko nam działa. TPS też, ale to nie wina akurat EcuMastera. Kwestia poprawienia opisu po stronie EcuMastera i będziemy mieć tak naprawdę prawdziwe takie plug and play złącze, przejściówkę EcuMaster, oryginalna wiązka, bo silnik odpalił. Ale może jeszcze nie będę chwalił dnia przed zachodem słońca, jak to się mówi, więc sprawdzimy, czy to działa, czy uda mi się wygenerować moc, czy nie będzie jakichś problemów, zakłóceń i tak dalej. Więc biorę się tutaj za przygotowanie auta, nastrojenie, sprawdzę tutaj wszystkie parametry, odczyty, muszę jeszcze sondę szerokopasmową zamontować w wydech, no i przypiąć auto do rolek i zaczynamy strojenie. Już myślałem, że pójdzie Teraz już łatwo z górki, szybko i przyjemnie. I zabrałem się za przepinanie wozu. No i co? Nie mamy za co upiąć. Zero haczyków. Totalnie. Nigdzie tutaj nie ma żadnego miejsca. Zaślepki też żadnej nie ma. No i co tutaj możemy zrobić w takiej sytuacji? Możemy złapać za wahacz, ale docisku nie będziemy mieć totalnie żadnego, bo auto jest już i tak bardzo nisko opuszczone, więc będziemy tylko trzymać to auto, żeby nam do przodu nie uciekło. Złapię za jakiś wahacz. Oby to wystarczyło, by utrzymać trakcję tutaj na tych kołach. Opony są dość ładne, więc miejmy nadzieję, bo będę się denerwował, jak zacznie nam się ślizgać na hamowni. W silnikach tego typu musimy za każdym razem przed strojeniem sprawdzić ustawienie zapłonu na lampę stroboskopową. Mam już tutaj wszystko podłączone, zainstalowane. Bo dlaczego tak musimy robić? Bo tutaj mamy bardzo dużą regulację i możemy ten kas tak naprawdę przyspieszyć, opóźnić i od tego wszystkiego zależy, jaki będziemy mieć bazowy zapłon. A o co chodzi z tym bazowym zapłonem? O to, że jak wpiszę, żeby było 20 stopni, to żeby było 20, a nie 10 lub 30, tak? Bo wtedy będziemy stroić to tydzień, a nie powiedzmy 2 dni, tak? Więc ustawiam wszystko tutaj na lampę. Na kole pasowym tutaj na wale na dole mam znaki. Muszę ustawić, że 0 to będzie 0 i wtedy mogę bezpiecznie zacząć strojenie. I jeszcze finalnie tutaj na kasie zaznaczę kreseczkę, że to jest takie ustawienie pod EMU, bo nie chcę go ruszać, bo on był ustawiony pod oryginalny sterownik. A tak jak wcześniej wspominałem, w każdej chwili musimy mieć opcję uruchomienia tego silnika na oryginalnym sterowniku, więc nie chcę tego przestawiać w jakieś skrajne położenia, bo teoretycznie mógłbym tak zrobić i byłoby mniejsze ryzyko, że ktoś przestawi, ale na oryginalnym sterowniku byłaby wtedy duża szansa, że byłoby tragicznie źle, bo albo byśmy mieli zapłon zbyt mocno opóźniony, albo zbyt mocno przyspieszony. Z dwojga złego już lepiej jakby był zbyt mocno opóźniony. Więc ustawiam na lampę i zaczynamy strojenie, bo autko już mam przypięte. Może nie najlepiej, ale jest przypięte, więc oby trakcja dopisała i panewki w tym silniku. Więc zaczynamy prawdziwe strojenie. Znalazłem jeszcze jedną przygodę, bo instalowałem sprzęt i tak włączałem, wyłączałem zapłon kilka razy. Tutaj odpaliłem, sprawdzałem parę rzeczy jeszcze. I mamy taki numer, że odpalamy zapłon. Kontrolki świecą. EMU się połączyło właśnie. Wyłączamy zapłon. EMU zgasło. A kontrolki dalej świecą. Więc przez któreś wyjście steper w EMU mamy podtrzymany jakiś przekaźnik od zasilania, może main relay się podtrzymuje i dlatego cały czas tutaj mamy zasilanie na zegarach, na liczniku i tak dalej. Muszę zobaczyć, które z dwóch wyjść, bo chyba tam pompa paliwa i coś jeszcze było podłączone pod stepery. Bo stepery niestety tak działają, że jak jest EcuMaster wyłączony, to potrafi plus 12 z nich wychodzić, czyli przez nie przechodzić. I wtedy się takie tam cyrki dzieją, więc muszę zaraz po kolei odłączać wyjścia z EcuMastera i zobaczyć, które zgaśnie i wtedy stepera któregoś przepiąć na AUX-a i wszystko będzie ok, ale chwilę muszę stracić, żeby to znaleźć. No dobra, ja rozgryzłem zagadkę. Zobaczcie, działa. I co? Które wyjście byście obstawiali? Pewnie każdy z Was obstawiłby pompę paliwa, z którą walczyłem i coś było nie tak ze sterowaniem pompy paliwa. No, też tak myślałem, więc na pierwszy ogień poszedł ten kabelek, bo on też ze stepera był sterowany. Okazało się, że nie. Potem zamieniłem drugi kabelek od wentylatorów, też nie. I trzeci strzał to było sprzęgiełko na klimatyzacji, na pompie klimatyzacji. One podtrzymywało nam tutaj zapłon, nie wiem dlaczego. W instrukcji od przejściówki EcuMastera nie było nic tutaj napisane z tych rzeczy, więc taki mały fuck up z ich strony, bo sprzęgło, jak sobie przypomnę, to chyba nie było też na zworkach, a wystarczyło tak naprawdę przepiąć ze stepera na AUXa to sterowanie i mogę sobie teraz z AUXem dwójką sterować tym sprzęgiełkiem i nic mi się tutaj nie podtrzymuje, więc mam też tutaj sondę już zainstalowaną, Plexa też gdzieś tam mam, słuchaweczki wiszą, więc odpalamy, rozgrzewamy i stroimy. Może teraz już bez niespodzianek. Zaczynamy strojenie, wszystko na razie jest ok. Pociśnienia tak naprawdę już mam częściowo ogarnięte. Jeszcze chwilę i będziemy wchodzić na doładowanie. Na razie nie widzę, żeby coś było nie tak. AFR stabilne, zapłon słychać, że stabilny. Silnik może nie chodzi jakoś najciszej na świecie, ale chodzi ładnie. Ciśnienie oleju 2 bary przy 1000 obrotów. Temperatura tak samo, tutaj poprawna. Więc mamy tutaj pełen monitoring, a swoją drogą bardzo fajne zegarki. Chyba oryginał HKS-a. Bardzo czytelne, bardzo fajnie działają. Więc standardowo od najniższych, od podciśnień do minimalnego doładowania, potem podnoszenie doładowania do docelowego, do mocy docelowej, którą będziemy dzisiaj robić. A tak jak wspominałem, ja bym tak celował no, pod 350 koni. Zobaczymy, co z tego uda się zrobić, bo to, wiecie, różnie bywa. Głównie to od silnika i całego sprzętu. Więc stroję. Zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Mam nadzieję, że wszystko tutaj będzie ok. Ciśnienie mamy ładne, więc chyba z panewkami wszystko jest ok. Choć słyszałem, że podobno była robiona rewizja i wyglądały dobrze, ale chyba tak. Chyba nie były zmieniane, ale wyglądały ok. Więc co? Abyśmy tutaj pilnowali temperatur oleju, żebyśmy go nie zgrzali i powoli robię swoją robotę. Minimalne doładowanie, całą mapę, po kolei każdą kolumnę do minimalnego doładowania mam już wystrojoną, a minimalne doładowanie to jest, może tutaj na logo pokażę, 0,3 bara, tak gdzieś przy 3300, a pod odcinką mamy pół bara doładowania. I te pół bara mamy gdzieś od 5500 powiedzmy. Więc pora na pierwszy pomiar. Zobaczymy, czy ten silnik żyje i czy wszystko jest ok. Bo będzie widać, ile mocy brakuje w porównaniu do innych silników SR20, które robiłem. I będę mógł określić, czy tutaj wszystko jest żywe, czy może jest totalna kicha. I będziemy się zastanawiać, gdzie brakuje mocy, więc sprawdźmy to teraz. No więc, jak widać na wykresie, na doładowaniu pół bara pod odcinką mamy równe 230 koni, więc jest to bardzo dobry wynik jak na pół bara doładowania, bo docelowo tutaj na te 300, 320, 350 to ładuje jakiś 1,2,1,3, więc mamy jeszcze tutaj spory zapas. Zapiszemy sobie tylko pomiar i jeszcze sprawdzimy charakterystykę, ile jest dokładnie momentu obrotowego. Dobra, pomiar zapisany. Mamy 283 Nm, tak jak tam dokładnie na wykresie widać. Dołu jeszcze nie mamy, bo nie uruchomiłem zmiennej fazy. Dopiero teraz na tym minimalnym doładowaniu będę ją ustawiał, żeby w idealnym miejscu się uruchamiała i spróbujemy poprawić dół. Potem zajmiemy się korekcją zapłonu, no i następnie będziemy już tylko doładowanie w górę podnosić. Że te nowe technologie, zmienne fazy, te wszystkie wymysły to się na nic nie nadają. No bo jak sami widzicie, jest ogromny przyrost na dole i z tego co jeszcze tutaj widzę po wykresie, to ja bym uruchomił je wcześniej niż 2000 obrotów, nawet bym powiedzmy od 1500-600 obrotów i bym je pociągnął jeszcze wyżej, bo mamy tam potem dziurę. Więc bym chyba skończył zmienną fazę wyłączać przy około 5000 obrotów, więc na początek chyba dam na 4,5. Zobaczymy jak będzie wyglądał wykres i potem będziemy jeszcze może korekcję robić w górę albo w dół, żeby ten wykres był tak idealnie płaski, no bo o to w tym wszystkim chodzi, że jak będziemy jechać, żebyśmy nie czuli, że jakiś jest dołek, górka. W generowaniu mocy tylko ma być po prostu płynnie przez cały zakres. No jak widać chyba bardzo ładnie trafiłem z tą zmienną fazą na 4600 obrotów, bo zamiast dołka mamy jeszcze górkę i wykres wygląda całkiem przyjemnie, więc teraz pora na optymalizację zapłonu i potem już tylko doładowanie, więc klikam. Zabrałem się za podnoszenie doładowania, ale zapomniałem, że ten gość on tylko potrafi obniżać doładowanie, a nie podnosić. I zapomniałem, że tutaj była od samego początku rozmowa o EBC MAG, więc idę po EBC, zamieniamy ten zaworek oryginalny na EBC MAG i będziemy wtedy mogli dowolnie sterować doładowaniem turbosprężarki. EBC zainstalowane, doładowanie mogę podnosić bez problemu. Ustawiłem właśnie 0,8 bara i dostosowałem AFR do tego ciśnienia i robimy teraz pomiar. Zobaczymy ile mocy dojdzie w stosunku do 0,5 doładowania. Powinno dojść jakieś 30 koni co najmniej, ale no zobaczymy. Jak widać na wykresie górą doszło nam tylko 10 koni, więc bardzo, bardzo mało. 0,3 do ładowania powinno nam dużo, dużo więcej tutaj dać mocy. Ja na słuchawkach słyszę, że jakiś jakby losowy stuk wpadał, choć mamy bardzo, bardzo bezpieczny zapłon, ale za to widzę dołu nam fez doszło, Zapiszę sobie tylko pomiar. Ok. No Newta nam ładnie doszło, bo mamy 340 Newta. Ale no tą górą, góra coś strasznie kiśnie. Wykres robi się jakiś pofalowany. Muszę zobaczyć, co tutaj się dzieje. AFR było idealne przez cały pomiar, więc to na pewno nie AFR. Nie słyszałem żadnego wypadania zapłonu, bo tak myślę teraz, ale to jakby było wypadanie zapłonu, no to byśmy mogli obstawić, że przerwy na świecach są zbyt duże. Tutaj nie słyszę żadnego wypadania, ale tak naprawdę możemy zajrzeć do tych świec dla bezpieczeństwa i dla własnego spokoju, żeby nie tracić czasu w poszukiwaniu może tu problemu. Jak problem będzie w świecach i będzie może takie minimalne wypadanie zapłonu, którego jeszcze nie będziemy słyszeć, a mocy już nam nie będzie generować, bo no przyrost jest kiepski, na 0,8 bara to już takie 280-300 koni zawsze robiłem z tych SR-ów, a tutaj jesteśmy jeszcze bardzo daleko od tego wyniku, więc muszę pomyśleć, co tu jest grane. Mała korekta zapłonu i mamy aktualnie 251 koni na 0,8 bar, ale nadal to jest trochę mało jak dla mnie, więc zajrzę do świec, sprawdzę, jaka tam jest przerwa, żeby tutaj spokojnie dalej podnosić doładowanie. Tu mamy takie malutkie porównanie do SR-a, którego stroiłem jakiś czas temu i tutaj była taka specyfikacja, że był DET3 do sterowania tylko i wyłącznie paliwem i doładowaniem. Zapłon w ogóle tutaj nie był tknięty i tutaj zobaczcie, ten drugi wykres jest na 0,7 bara, a my mamy teraz na 0,8 pomiar i to na takim optymalnym zapłonie, gdzie nam nie stuka, choć ten zapłon jest i tak bardzo słabiutki, bym powiedział. I patrzcie na to, no tutaj z dołu mamy super, dużo lepiej, może lepsza sprężarka, fajniej to wstaje, ale górą, mimo że mamy 0,1 więcej boostu, strasznie nam tutaj kiśnie górą. Ale te turbo jakoś tak aż normalnie, nienaturalnie dobrze wstaje. Ale no co, zakładamy chyba, że wałki w silniku są dobrze ustawione na znaki, nie? Bo tak się trochę zachowuje, jakby przyspieszony był ssący. Ale no chyba tutaj w górze nikt nie grzebał. Wszystko raczej OM, więc tak się zaczynam zastanawiać, co tu jest grane. Chyba że naprawdę jest jakiś problem z tym zapłonem. I się zastanawiam, co jest grane. Ale najpierw sprawdzę te świece. Świece wykręcone. Musiałem niestety tutaj sporo narozkręcać, nawet rozpórkę do góry podnieść. Świece mamy siódemeczki, EIX, NGK i rydówki, więc całkiem spoko świece. Przerwy na wszystkich przemierzyłem. Jest 0,75 mm na wszystkich, więc teoretycznie zapłon nam nie powinien tutaj wypadać. Kolor świec, no wygląda, że równe jest spalanie na wszystkich, więc wtryskiwacze wszystkie eleganckie, równiutko tutaj leje. Więc jeszcze dla bezpieczeństwa troszkę zmniejszę tą przerwę, wrzucam je z powrotem i robimy test. Zmniejszyłem przerwę na świecach, nic więcej poza tym nie zmieniam. Robimy pomiar, zobaczymy, co zmniejszenie przerw na świecach dało, czy w ogóle coś dało. No powiem wam, sam jestem w szoku, że cały zakres nam świece poprawiły. Kosmos normalnie, było 0,75 mm przerwa, ustawiłem na 0,6, czyli taki standard, tak naprawdę nasz. Tutaj przy tych świecach irydowych mógłbym zostawić 0,7, nie powinno tutaj być problemu. Nie słyszałem żadnego wypadania zapłonu, a mocy jest zdecydowanie więcej, nie mam pojęcia dlaczego. 10 koni i 20 Newta. Spoko mod jednak ta zmiana przerw na świecach, więc mamy już 260 koni na 0,8 bara. Spróbuję lekko podnieść doładowanie, zobaczymy, co się będzie działo, choć troszkę nam coś tam faluje ten wykresik. No i mamy kolejny dzień z tym pięknym autem. Auto piękne, ale moc troszkę mniej mi się podoba. Ale przez weekend rozkminiłem, co go tutaj trzyma, bo porównałem sobie na zdjęciach poprzednie sery, które tutaj robiłem. No to tutaj ten ładny świecący kolektor wydechowy. On pod spodem jest raczej oryginalny i on robi nam bardzo dużą tutaj restrykcję. Bardzo taki korek na wydechu, mocny. Przez to podnosimy doładowanie, moc troszeczkę tam rośnie, bo się wszystko zatyka w wydechu, a przez to, że się zatyka też w wydechu, nie mogę dorzucić zapłonu, bo wchodzi mi spalanie stokowe, bo mamy duże ciśnienie zwrotne w silnik, więc co zrobić? Dzisiaj dorzucimy jeszcze 0,1 bara do ładowania, nie więcej, bo nie będziemy po prostu dmuchać bez sensu mega dużo w ten silnik, bo nie będziemy mieć takiej korzyści z przyrostu mocy po podniesieniu do ładowania. Za to będziemy mieć więcej skutków negatywnych takiego zabiegu w postaci bardzo dużego EGT, no i termicznego obciążenia silnika. Więc jeśli tutaj właściciel będzie chciał podnieść moc w tym silniku, to następnym krokiem będzie wymiana kolektora wydechowego. I wtedy będziemy mogli zrobić fajną moc, bo mogę Wam tutaj jeszcze pokazać, który miał 351 koni i prawie 430 Nm, więc no powiem Wam, ten SR-ek już jechał, a porównajmy sobie jeszcze to do naszego aktualnego wyniku. Tu mamy 271 koni aktualnie, bo jeszcze zanim poprzedniego dnia skończyłem tutaj, to musiałem jeszcze jeden pomiar zrobić, więc jeszcze tam 10 koni doszło nam, więc mamy już 271. No ale jak można zobaczyć, linia ciągła, ta grubsza, to jest nasz aktualny tutaj SR-ek, więc widać, że fajnie na tym krótkim, cienkim kolektorze wstaje te turbo dużo szybciej, ale zobaczcie, co górą się dzieje. Górą nam strasznie zdycha, a tamten cały czas tego niuta trzymał, więc wydech tutaj się nie zapychał, no i generował te piękne cyferki. Takie 350 na seryjnego SR-ka to już jest tak fajnie, już dosyć jedzie w takiej lekkiej budzie, więc co, spróbujemy jeszcze dorzucić troszkę do ładowania, ale na pewno nie będę tutaj przekraczał, nie wiem, 1-2 bara, na 100% nie, bo no, jest męka dla silnika. Nawet myślę, że na 1.1 zostaniemy. No i co? No, zobaczymy, ile tak naprawdę finalnie wyjdzie. Rekordu tutaj nie będzie, ale za to będzie na pewno przyjemnie jeździć i da dużo tutaj radości i przyjemności z jazdy dla właściciela, bo auto jako całokształt będzie bardzo fajne, bardzo piękne. Więc wsiadam, rozgrzewam auto i dokładam jeszcze parę koników. No i jest finał strojenia oto tego pięknego wozu z SR20. Przypominam, z silnikiem z S14, czyli z tą wersją, która miała 217 koni. No i co my tutaj mamy? Mamy finalnie, troszkę go musiałem tutaj pomęczyć, ale to już jest max. Testowałem na wyższym ciśnieniu doładowania i w porównaniu 1.1 do bara do ładowania nie mieliśmy już totalnie nic przyrostu, silnik się zatykał, tutaj na górze strasznie się zalewał, moc spadała, więc totalna kicha na wydechu. No co, finalnie mamy 272 konie, 406 N, więc momentu jest sporo, więc dość przyjemnie to powinno jechać. No ja liczyłem, wiecie, na trochę więcej z początku, choć nie zwróciłem na początku uwagi na ten oryginalny kolektor wydechowy. Prawdopodobnie to on tutaj jest największą restrykcją, choć nie wiem, co to za turbina, bo to jest jakiś GTX, ale na pewno nie oryginalny Garrett, tylko jakiś zamiennik, replika. Nie mam pojęcia skąd, co i jak, a z doświadczenia wiem, że to tak różnie bywa. Więc no co? Mam nadzieję, że klient będzie zadowolony z autka, że będzie dawał, że to auto będzie dawało mu tutaj przyjemność z jazdy. Więc ode mnie to tyle. Na tą chwilę nie jestem w stanie dołożyć ani konia tutaj, żeby było bezpiecznie, żeby to autko tutaj ładnie żyło. Więc znając życie i za jakiś czas pewnie się znów spotkamy z tym autem i pewnie będą jakieś większe modyfikacje, jakiś lepszy kolektorek, może jeszcze jakieś modyfikacje wlecą inne i będziemy robić jakieś fajne cyferki. No chyba że właścicielowi wystarczy tak naprawdę ta moc, bo tak jak mówiłem już, to auto jest bardzo lekkie, więc i przy tej mocy powinno być sporo przyjemności z jazdy. Moje zadanie dobiegło końca. Do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!